Znowu mamy trzy identyczne obiekty, każdy o tej samej masie. Nie znamy tej masy, ale wiemy, że jeśli sumujemy ich masę, to będzie taka jak tych dziewięciu obiektów. Każdy z tych dziewięciu to dokładnie kilogram. Jeśli po tej stronie mamy razem 9 kilogramów, a po tej mamy trzy obiekty, każdy o takiej samej masie której jednak nie znamy, zapisujemy tę masę jako x. Podejdźmy do tego bardziej symbolicznie. W poprzednim filmie powiedzieliśmy, a gdyby pomnożyć przez 1 trzecią to i to, i wszystko byłoby dalej równe. Bierzemy po 1 trzeciej takich samych mas, więc to dalej jest równe temu. Dlatego waga jest w równowadze. Teraz pomyślmy, jak można to zapisać symbolicznie. Chcę, byście się najpierw zastanowili, czy możemy zapisać równanie, które mówi, że mamy trzy przedmioty o masie x i że ta trzykrotność jest równa całej tej masie. Możemy to wyrazić równaniem? Dam Wam na to chwilę. Pomyślmy. Tu mamy trzy rzeczy o masie x, czyli ich łączną masę możemy zapisać jako x dodać x dodać x. Tu mamy 9 rzeczy, każda o masie 1 kg, co możemy zapisać jako 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1. Ile to jest? 9. W ten sposób uzyskaliśmy matematyczne przedstawienie sprawy. Zapisaliśmy to w postaci równania. Jest to wyrażenie algebraiczne. Nie jest to najprostszy sposób, ale jest sensowny. Jeśli mamy x dodać x dodać x, to mamy 3x? Mógłbym to przepisać jako 3x, a 3x ma się równać. Jak zsumuję wszystkie jedynki, to będzie ich 9. Mam 3x równa się 9. Sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9. Następne pytanie. Co możemy zrobić z tymi równaniami, posługując się działaniami matematycznymi? Co można zrobić, by obliczyć x? Czyli dowiedzieć się ile waży tajemniczy odważnik. Dam wam jeszcze chwilę do namysłu. Poprzednio w przykładzie z wagą powiedzieliśmy, mamy tu 3x, a chcemy mieć tylko jeden. Możemy powiedzieć, niezależnie od tego ile wynosi x, jeżeli waga jest w równowadze, to x waży tyle samo co to. Może nas kusić by odjąć 2x z tej strony. To nam nie pomoże, bo rozumując matematycznie jeśli odejmiemy od obu stron 2x to po lewej będziemy mieli 3x odjąć 2x a po prawej 9 odjąć 2x. Co dałoby nam? 3 razy coś odjąć 2 razy coś to 1 razy coś czyli mielibyśmy tu 1x po usunięciu tych dwóch. Z prawej strony mielibyśmy 9 odjąć 2x. Takie podejście niewiele dało, bo wciąż mamy tę tajemniczą masę po prawej stronie. To nie pomogło. Pomyślmy, tak jak ostatnio, co się stanie, jeśli zostawimy 1 trzecią tego? Jeśli zostawimy 1 trzecią tego i 1 trzecią tego, powinniśmy dalej mieć taką samą masę po obu stronach, ponieważ pierwotne masy były równe. Matematycznym odpowiednikiem tego będzie powiedzenie, dlaczego nie pomnożymy obu stron przez 1 trzecią? Albo inaczej mówiąc, możemy podzielić obie strony przez 3. Mnożenie przez 1 trzecią to tak jak dzielenie przez 3. Mnożymy obie strony przez 1 trzecią. Mówiąc obrazowo, gdy 3x pomnożymy przez 1 trzecią, to zostanie nam tylko 1. Jeśli tych 9 jednokilowych pudełek też pomnożymy przez 1 trzecią, zostaną 3. Możemy to wizualnie podzielić przez 3, czyli pomnożyć przez 1 trzecią. Dzielimy przez 3. Nasz x jest równy 1 dodać 1 dodać 1 x równa się 3. Widzimy, że x równa się 3. Stosujemy matematykę. 1 trzecia z 3 to 1 i zostajemy z 1x. Zostaje nam x równy 9 razy 1 trzecia, czyli dzielimy 9 na 3, co daje 3. I gotowe.